Witam Państwa serdecznie, Błażej Hrabkowicz. Zapraszam na ostatni program z cyklu Kino mówi Prawo i Porządek. Za chwilę obejrzymy film Miasto Złodziei w reżyserii Bena Afflecka. Moimi gośćmi są Kamil Śmiałkowski, redaktor naczelny portalu naekranie.pl. Dzień dobry. I Łukasz Arbitowski, pisarz. Dzień dobry. Miasto Złodziei Afflecka rozgrywa się w Bostonie i powiedzmy może na początku, jak ważny jest ten lokalny kontekst filmu, bo sam Ben Affleck pochodzi z Bostonu. No Affleck w ogóle swoją dużą część kariery łączy z Bostonem i jakoś tam się umiejscowił. Stał się takim głosem tego miasta chyba obok Denisa Lehan, tego pisarza, z którego zresztą zekranizował chwilę później jedną z jego powieści. Gdzie jesteś, Amando, jego pierwszy film. No i to czuć. I ich Buntownik z wyboru, ich i Matta Damona też był związany z tym miastem. No, wyraźnie widać takie małe ojczyzny. Niektórzy amerykańscy twórcy filmowi tak mają. Czasami to są rzeczy oczywiste jak Woody Allen i Nowy Jork, a czasami mniej oczywiste jak Ben Affleck i Boston. My się zastanawiamy się, czy na przykład można by było nakręcić ten film, umiejscowić go w Nowym Jorku. No chyba nie do końca, bo tam przecież sercem jest ta taka troszeczkę mało miasteczkowość, te rejony Dorchester, ja tam kiedyś mieszkałem. Ci wszyscy ludzie stanowią taką małą grupkę, jak gdyby mają swój jeden bar, robią sobie te grille, no istnieje jakaś wymiana kobiet w tym środowisku, co oczywiście no, nie jest rzeczą godną pochwały, ale tak się właśnie dzieje. To jest tak naprawdę taka opowieść o chłopakach sąsiedztwa z dzielni, którzy nieco się przebranżowili, już nie grają w piłkę, tylko rabują banki. No właśnie, ta identyfikacja z małą ojczyzną jest tutaj znacznie ważniejsza niż prawo, prawda? Niż przestrzeganie prawa, czy to stanowego, czy federalnego. I to jest jedna z głównych motywacji bohaterów filmu. No to jest chyba cały wielki nurt w kinie amerykańskim, że tak naprawdę, że my to zrobimy po swojemu, my to rozliczymy się między swoimi. I tutaj zwykle te rzeczy były do tej pory bardziej chyba identyfikowane etnicznie. Że różne narodowości, różne mniejszości amerykańskie sobie radziły między sobą, no a tutaj mamy już bardziej, gdzieś w którymś momencie jednak oni wszyscy zaczynają stanowić jeden naród po tych kilkuset latach. No i tu chyba dochodzimy już do tego właśnie bardziej miejscowego określenia niż etnicznego, chociaż oczywiście to skąd oni są też gdzieś ma jakieś znaczenie. Zwróćcie uwagę, tam w którymś momencie zaczyna chodzić o to, że bohater grany przez Afflecka chce wyjechać. Mhm. I trzeba zwrócić uwagę, że po pierwsze on nigdy wcześniej tego Bostonu nie opuścił, z tego co ja pamiętam. A po drugie, to ta jego próba eksodusu, próba wyjścia jest przez otoczenie wyrażone przez jego najbliższego przyjaciela, reprezentowane, ujmowane w kategoriach zdrady. Tam jest taka scena, że on mówi, że tu masz swoich przyjaciół, tu masz swoje otoczenie, tu są ludzie, którym jesteś coś winien. No i on rzeczywiście coś tam winien jest, no bo ludzie siedzieli w więzieniu. Trochę za jego sprawę, czyli ta lokalność to jest coś, co trzyma, prawda? Jak gdyby moim obowiązkiem jako mieszkańca Bostonu i drobnego bandyty jest tam trwać i wykonywać ten bandycki zawód, prawda? Zmiana życia oznacza zdradę. Poza małą ojczyzną, poza Bostonem, ważnym kontekstem jest tutaj właśnie ta grupa przestępcza. I tutaj dochodzimy do takiego paradoksu, który chyba amerykańskie kino lubi, że z jednej strony to są przestępcy, a z drugiej strony tworzą oni pewną wspólnotę i trudno im nie kibicować tak naprawdę. No, to mieliśmy już w Ojcu Chrzestnym, to mieliśmy dziesiątki razy, bo wszystko polega na tym, jak dana historia jest opowiedziana. Na kogo jest postawiony nacisk, czy bardziej właśnie na bandytę, czy bardziej na złodzieja i wtedy no, dobrze prowadzony film czy książka powoduje, że kibicujemy danej stronie. Mhm. Znaczy, po pierwsze to są tak zwani dobrzy bandyci. Oni przynajmniej deklaratywnie nie zabijają. Tam się kropnęli jakiegoś strażnika, ale on przeżył. No, tam oczywiście jest, tam jest też moment, kiedy oni biorą zakładniczkę, którą gra Rebecca Hall, prawda? I później strasznie się denerwują na bohatera, którego gra Jeremy Renner, który ją porwał, i mówią, od kiedy to bierzemy zakładników? I są bardzo oburzeni, tak, prawda? Tak, no, bo Renner gra tę postać, która jest najbliżej granicy dostania się takim normalnym bandytą, czyli psychopatą, prawda? Tak. I co jest też zgodne z regułami kina, bo ten narowisty musi być. I zobaczcie, jaka to jest konstrukcja. Mamy dobrych, w cudzysłowie, dobrych bandytów,
zdolnych na przykład do złożenia ofiary z życia na rzecz kolegów, którzy jeszcze rabują banki. No przecież człowiek zdrowy na umyśle raczej nie ma współczucia dla międzynarodowego przedsiębiorstwa, któremu ktoś ze skarbca z lokalnego oddziału wyjął parę worków z kasą. No. Czyli Robin Hood po prostu. Znaczy może nie, trochę to jest w ogóle Robin Hoodzki, ale oni są tacy właśnie sympatyczni, honorni, no oczywiście no, mają głos widza, na kontraście do tych takich zupełnie pobieżnie naszkicowanych stróżów prawa. No właśnie, to jest bardzo świadome chyba ze strony Afflecka, że ci stróże prawa, nawet ten główny agent FBI, którego gra John Hamm, jest naszkicowany czysto zadaniowo. To jest robot, który po prostu chce wykonać swoje zadanie. Za nim nie stoi jakiś psychologiczny portret, jakieś emocje wielkie. To Affleck i jego kompanii mają tutaj problemy, frustracje, uczucia. Wszystkie te chwyty już widzieliśmy w dziesiątkach filmów, w dziesiątkach opowieści. Reżyser ma do wyboru albo w tym momencie pokazać tych teoretycznie dobrych, jako ludzi też ułomnych, też złych, co się czasami zdarza, że widzimy policjantów jako gości, których tak naprawdę od tych bandziorów rozróżnia tylko to, że mają odznaki, albo pójść w ten klimat właśnie takiego już czysto traktowania szkicowo drugiej strony, jak, nie wiem, w Helikopterze w ogniu, gdzie druga strona jest tylko punkcikami do odstrzelenia i tu tak naprawdę chyba niewiele brakuje. Powiedziałeś, Łukasz, że żaden zdrowy człowiek nie będzie współczuł międzynarodowemu przedsiębiorstwu, międzynarodowemu bankowi, że stracili kilka worków z pieniędzmi, ale z drugiej strony można by powiedzieć, być może to były czyjeś oszczędności z tej strony. I dlatego zapytam was, czy nie macie czasami etycznego problemu, kiedy oglądacie film, kiedy kibicujecie, kiedy reżyser manipuluje nami tak, żeby kibicować jednak przestępcom, bo chyba można mieć czasami taki problem. Ale to są, ja nie wiem, znaczy w tym wypadku nie mam żadnego, bo to są bardzo sympatyczni przestępcy. Ale no to może to jest manipulacja Ale to nie, to nie jest manipulacja, bo manipulacją byłoby, gdybym coś czynił wbrew sobie. No. Gdybym był świadkiem napadu w banku, to ja bym jeszcze temu człowiekowi drzwi otworzył. Niech bierze, niech ucieka. I tak ta kasa jest przecież refundowana, a no tutaj oczywiście się trochę śmieję, ale przecież ja nie wiem, czy większa ilość ludzi, jest większa ilość ludzi skrzywdzonych przez banki, czy przez ludzi, którzy na te banki napadają. No, to jest jakaś taka... Ja to w ogóle... Fakt, że oni napadają na te banki, widzę jako kolejny, zwłaszcza teraz, jako kolejną no, cegiełkę do budowania dobrego wizerunku chłopaka, którego gra Affleck i jego drużyny. To chyba też wynika z tego, że po kryzysie finansowym z 2008 roku, który został zawiniony przez wielkie banki, no chyba jednak przestaliśmy współczuć bankierom. Nie, zawsze dawaliśmy sobą manipulować i zawsze będziemy dawać, no bo jednak należy odróżnić to, co się dzieje na ekranie od tego, co się dzieje w życiu. Nieraz kibicujemy w filmach i serialach kanibalom, seryjnym mordercom. Ja nie kibicuję kanibalom, to zaznaczam. Tutaj rysujesz wyraźną granicę. Tak. Na banki, chłopcy, tak? Ramusie, jedzenie ludzi nie. Okej, ja jednak nie mam takich problemów. No i już, no kino to jest po prostu rozrywka, więc bawimy się tym równie dobrze, czy nasz główny bohater ulubiony jest wampirem, czy zombie. Zwróćcie uwagę, że w tym filmie mieście złodziei pokazane coś więcej. Nie chcę zdradzać zakończenia, więc powiem ogólnikowo. Jedynie działalność przestępcza stanowi szansę na wyrwanie się z tego marazmu, z tego braku perspektyw, biedy po prostu, nie? I to się dzieje tam i w wymiarze jednostkowym, ale także w jakiś sposób ogólnym, no bo w jakiś sposób ten napad, który oni robią, potem się przekłada na dobro wspólne. I to jest tam wyraźnie pokazane. Jakoś nie przypominam sobie, aby te banki ufundowały coś dla dzielnicy. Banki wyrastają na główny czarny charakter naszej rozmowy. Jeszcze was zapytam o taki kontekst religijny, w tym sensie, że Boston jest miastem bardzo katolickim, ale wydaje się, że Affleck chyba nie porusza tego tematu, że on bardzo mocno trzyma się ziemi. Czy was to zaskoczyło? Bo jednak zazwyczaj, kiedy opowiada się o Bostonie, to ten motyw katolicki, silnej religijności jednak mieszkańców tego miasta się pojawia, chociażby w ostatnim filmie nagrodzonym Oscarem, Spotlight. Ja z tym nie mam problemu. To jest chyba tak, że każdy twórca, kiedy bierze się za jakiś temat, no to on sobie wybiera
o czym chcę opowiedzieć, a co nie wchodzi w zakres tego tematu. Więc za każdym razem, kiedy słyszę, co się często zdarza różnym polskim krytykom filmowym, takie, a dlaczego w tym obrazie nie ma wątku na przykład homoseksualnego? Dlaczego nie jest reprezentowany ktoś tam? Dlaczego nie ma tego? No, bo to nie należy do tej opowieści. Ta opowieść jest po prostu o czym innym. Tu Boston jest ważny jako taka mała ojczyzna, ale motyw religii w Bostonie może niekoniecznie. Znaczy może to jest nawet logiczne z punktu widzenia skonstruowanego bohatera, no bo postać grana przez Afflecka stanowi o sobie i tylko sobie może zawdzięczać powodzenie albo upadek. To jest taki facet, prawda? Jemu nie pomoże rodzina, no bo matki nie ma, ojciec w więzieniu. Nie pomogą mu jakieś tam instytucje społeczne, które są tam, no, właściwie ich nie ma. Czyli jak gdyby Bóg też nie jest tutaj siłą, która coś znaczy, prawda? On jest sam dla siebie, sam jeden, bez Boga, bez społeczeństwa, bez rodziny, no i wygra albo przegra. Także mi się wydaje, że Affleck, reżyser, świadomie podkreślał w tym wypadku, w wypadku tego faceta właściwie, religijność, żeby go właśnie uczynić takim zupełnie samotnym facetem, który... Znaczy, on ma tylko kumpli, prawda? Taką jednostką, która walczy o siebie, no i jest cały czas na krawędzi. Krótko mówiąc, dobrzy rabusie tak, międzynarodowe banki nie. Jako ukredytowiony tak, tak. Dziękuję. Dziękuję Państwu, zapraszam na film Miasto Złodziei, a za tydzień na nowy cykl upamiętniający 400. rocznicę śmierci Williama Szekspira.